Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Zimowa aura za oknem. W studiu Andrzej Bochański, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Klub Radnych Zielona Razem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dotarł pan zasp, jeszcze nie ma potężnych. Służby działają. Jest okej. Okay. Służbami na mojej ulicy jestem z sąsiadami, także nasze odcinki nie są objęte odśnieżaniem, bo jest to ulica prywatna, w związku z tym musimy sami... Tak zwana trzeciej kategorii chyba, jeśli się... Nie, to ja znam sześć kategorii, także nawet sześć to kategorii. Jak jest ostatnia... Znaczy żadnej kategorii, dlatego że ten odcinek naszej ulicy, która ma chyba z 200 metrów, jest naszą ulicą. A nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że właśnie funkcjonują te kategorie. Teoretycznie część osób powinna być przyzwyczajona do tego, ale są tacy, którzy notorycznie na tych małych uliczkach podnoszą alert, kiedy tylko spadnie śnieg i mówią, u nas to nigdy nie odśnieżają. No nie odśnieżają, bo jest to taka na przykład ulica 200-metrowa i rzeczywiście ona idzie do odśnieżania w kolejności którejś tam, albo w ogóle nie jest odśnieżana. Jeszcze raz... To jest nasza ulica i nawet niedobrze by było, jakby jakieś zamiatarki czy inne pługi jeździły po tej ulicy, bo ona ani nie jest do tego przystosowana, ani miasta nie stać na to i nie potrzeba, żeby to robiło. Tak? To my niestety odpowiadamy za bezpieczeństwo na tej ulicy, ale też wielu naszych mieszkańców nie pamięta o tym, że ich obowiązkiem jest przy swojej posesji odśnieżyć i odkuć lód. Tak? Kiedyś Straż Miejska mogła wlepiać mandaty niektórym osobom, które przy swoich prywatnych posesjach nie odśnieżały. Nie wiem, czy w tej chwili jest to egzekwowane w ten sposób. No, na razie nie ma tego śniegu zbyt dużo. Na razie mamy słabą Straż Miejską, także. Ale mam. Nie radzą. No i z tego powodu... Dobrze, zostawmy Straż Miejską. Zastanawiam się, czy spotkał pan, bo ja wczoraj spotkałem pod marketem młodych ludzi zbierających podpisy w ramach budżetu obywatelskiego. Trochę się zdziwiłem, że stoją pod marketem, no ale z drugiej strony no, market, dużo ludzi się kręci, normalna sprawa. Miał pan okazję też spotkać takich młodych ludzi, którzy tak. Gdzieś tam udało im się to, nie wiem, czemu to pana dziwi, że pod marketem. Ja pod marketem zbierałem na orkiestrę i nikt się temu nie dziwił. Nie, no, przeciwnie, bardzo dobre. No, starali się ominąć kolejnych, bo jak wiele osób rzucało pieniążki, no ale to już piątemu czy szóstemu rzucać nie chcieli i słusznie. Zbierają podpisy, są aktywni, zmobilizowani. Nawet słyszałem, że w czasie lekcji, w co wątpię. No, mamy demokrację, jak pan wcześniej wspomniał, mamy konstytucję i konstytucja nie zabrania. No, żeby było ciekawie, widziałem wczoraj nawet konkurencję. Myślałem, że to jest dość duża grupa zorganizowanych młodych osób, a okazało się, że były tam dwie czy nawet trzy grupki i każda osoba zbierała na coś innego. W jednej z audycji ostatnio rozmawialiśmy o tym także. I ja uważam, że to jest dobra lekcja wychowania obywatelskiego dla uczniów, a to, czy burzą się ci, którzy mówią, że to jest nie fair, że nas jest mniej na ulicy, to właśnie chwilę temu mówiłem, że nas mieszka 5 rodzin na ulicy, no i my nigdy na nic nie zbierzemy. Nie ma szansy. Ale i dlatego mamy własną ulicę, o którą musimy dbać, ale wyzwolone zostały spore zasoby energii takiego społecznego działania. Nazywam to społecznego, mimo że wielu sugeruje, że ci uczniowie nie mają wyjścia, bo ich wysyłają. Tak? Ale ja się cieszę, że nauczyciel ma taki wpływ na swoich wychowanków, żeby byle by nie odbijało się to tym, że oto zbierzesz 50 podpisów, natomiast, masz piątkę, tak? Natomiast jedna z naszych koleżanek, pani radna Ronowicz, mówi, że te wnioski no fajnie są, ale nie w tym kierunku to idzie. Zgodni byliśmy co do tego, że co roku, corocznie, po każdej takiej akcji, myślę, że te budżety obywatelskie będą dalej funkcjonowały w naszym mieście, że prezydent będzie dawał na to pieniądze w budżecie.
Należy modyfikować, jeżeli uważamy, że te szkoły szaleją i że to jest zadanie miasta. I po co to... No właśnie o to chodzi, bo niektórzy mówią, i jest w tym trochę racji, że jeżeli jest tam gdzieś jakaś rzecz do wykonania w danej szkole, nie mówię na przykład o wyposażeniu biblioteki, sali do chemii czy czegokolwiek innego, ale jeśli mówimy o dużej inwestycji, jakiejś typu zbudujcie nam orlik, strzelam teraz hipotetycznie czyste, no to rzeczywiście to jest bardziej zadanie miasta niż budżet obywatelski, tak mi się wydaje. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Dlatego, że i tutaj apeluję do prezydenta, żeby jakby, nie wiem, edukował, pokazywał, udowadniał to, że po pierwsze zadanie kształcenia młodzieży jest zadaniem państwa. Absolutnie. Tak, że my to wykonujemy w ramach subwencji oświatowej i powinien dotrzeć z informacją do każdego mieszkańca, że do każdej złotówki subwencji dawanej przez państwo my, on, miasto dopłacamy prawie 50 groszy. No blisko połowy. I teraz już szybciutko o tym wszystkim zapominamy, tak? No i no to trzeba zrobić, to no cały czas trzeba w oświacie coś robić. To jest jak i ci ludzie, to jest wszystko żywe. I myślę, że byłbym ciekaw nawet, nie wiem czy prezydenta kiedyś oficjalnie o to nie zapytam, żeby pokazał, na co starczyłaby w naszym mieście subwencja oświatowa? Tylko goła subwencja oświatowa. Ta czysta państwowa. Ta, co państwo daje, to co dają nam gminy, w których mieszkają nasi niegłupi zresztą uczniowie różnych szkół, tak? Bo wójt, burmistrz mówi tak, mój mieszkaniec się u was kształci, okej. Okay. Subwencję, którą na niego otrzymuje, przekazuje. Tylko my do tej jego subwencji jeszcze te 50% zakładamy. To bardzo w prosty sposób można przeliczyć. Jeśli zakładamy, że blisko połowy budżetu miasta naszego zjada nam w cudzysłowie tort oświatowy, gdyby to podzielić tak na okrąg i wydzielić te kawałki tortu, no to tak na dobrą sprawę 1/4 daje nam państwo, a 1/4 dokładają mieszkańcy. I no, gdyby tego nie było, to naturalną sprawą jest, że jeśli jakaś szkoła marzy o termomodernizację, marzy o nowym dachu, marzy o zapleczu jakimś sanitarnym, gdzieś dodatkowo, to tego by nie było, albo byłoby to rozłożone w czasie. I dlatego myślę, że wielkiej dbałości już nasz prezydent powinien dawno dostać medal edukacji narodowej i jakby temu, że zawierza pani prezydent, kierunkowej prezydent odpowiedzialnej za oświatę, my tak duże pieniądze w te działania dajemy. Tam nigdy dużo, tylko no, musimy być świadomi tego, tak, jak ten tort wygląda i dokładamy, a należałoby, a to zadanie miasta, oczywiście wszystko jest zadaniem miasta, tak. Chcemy, żeby naszym uczniom było jak najlepiej. Ale jeżeli oni mogą coś z tego obywatelskiego budżetu dodatkowo wywalczyć, to pracują nad tym. No szkoła, no i pracują, szkoła jedenastka nie chce wiele. Chodzą za tym, żeby poprawić strukturę chyba dróg tam wokół, żeby dojazd do tej szkoły był płynniejszy i tak ale dalej. Ale wie pan, że już tam pojawiają się znowu przeciwnicy. Pewnie ci, którzy nie mają dzieciaków w tej szkole i mówią, a po co wy tam będziecie sobie budować miejsca parkingowe i dojazd, jak u nas na osiedlu 150 metrów dalej nie ma gdzie zaparkować po południu. Tak. Zresztą to jest problem każdego osiedla w tej chwili w Zielonej Górze. No... Musimy zacząć od Liliowej albo wrócić do Liliowej, ponaprawiać wszystkie sprawy protestów, budowania parków i innych rzeczy. No tak u nas na dzisiaj jest. Wracając do budżetu obywatelskiego, wiele fajnych zadań, ciekawych. Wszyscy odnoszą się do tej jeżykowej stacji, jakiś tam dla jeżyków, coś tam, że to tego typu zadania powinny być robione. No ja jednak wolałbym, żeby mieszkańcy Budziszyńskiej po tych dziesiątkach lat mieli remont tej ulicy i mogli tam i zaparkować i mieszkać, bo to, tak naprawdę to my troszczymy się o ratusz, o deptak, o bezpieczeństwo na deptaku, kamery, ktoś komuś torebkę ukradł, nikt nie martwi się
jakby tak pro publico bono bezpieczeństwie mieszkania na mieszkańców na przyjaźni, czy tam nie powinno być monitoringu, no tutaj i tak dalej, i tak dalej. No, standardowa takie... zasada, mieszkam tak. na Pomorskim, co mnie obchodzi, co oni tam robią na przyjaźni i vice versa, tak? No dobrze, ale wszystkie funkcje jakieś takie, chcąc mówić dobrze o mieście, mówimy o Starówce. Tak? Ja powiem panu szczerze, że mi najbardziej podoba się to, że ludzie potrafią się zorganizować i bez względu na to, czy są to grupy właśnie. Uczniów, czy są to grupy sąsiedzkie. Pamiętam w ubiegłym roku, jeszcze grubo przed tym, zanim pojawiła się oficjalna lista tego, jakie też inwestycje będą zakwalifikowane, ludzie związani z tancerzami od Spoko, ci, którzy potem zdobyli do 100 głosów, będą mieli tanc budę. Pamiętam, że dużo, dużo wcześniej, przed w ogóle rozmowami na temat budżetu obywatelskiego, pojawiły się profesjonalnie wydrukowane ulotki, widziałem je w kilku sklepach. Nawet mnie to zainteresowało, co to za kolorowa rzecz, co to za tanc buda, nie wiem, co to jest. Ktoś potrafił zainwestować wcześniej, no pewnie swoje pieniądze, no bo znikąd inąd nie mógł wziąć. I teraz ludzie robią dokładnie to samo. Mówiliśmy o tym, że pod marketami mamy młodych ludzi. W małym osiedlowym sklepiku ekspedientka, niezwiązana z osiedlem w ogóle, po prostu kobieta pracująca tam, wręczyła mi ostatnio też taką ulotkę. A widział pan, a może pan zagłosuje. Więc jest to ciekawostka. Komuś się chciało i próbuje przekonać innych do swoich racji. Więc pod tym względem jest to świetna naprawdę rzecz. I niech to się kończy. Niech wygrają te zadania, które będą najlepiej przygotowane, organizowane, zbierane. Ludzie będą mieli satysfakcję. Nie zgadzam się z opinią, którą głoszą przeciwnicy tego budżetu na zasadzie, że te zadania zostały zepchnięte do budżetu. No, startowaliście, przegraliście, nie będziecie mieli. Nie. W mieście po kolei wszystko trzeba robić i jest robione. Można szybciej, przez budżet. Nie uda się zrobić inaczej. Natomiast zgadzam się, powtórzę to jeszcze raz panią Ronowicz. Tak, po tym budżecie można usiąść, zastanowić się, czy na przykład tych oświaty nie wypiąć, czy jedno zadanie jeszcze większe na przykład, czy zajmijmy się tylko tymi drobnymi rzeczami takimi. O tym wszystkim trzeba rozmawiać, ale krytykowanie w czambuł wszystkiego i inicjatywy już przed rozstrzygnięciem jest źle, to niedobrze świadczy o tych, którzy w ten sposób jakby starają się dezawuować to zadanie obywatelskie, bo Zielona Góra jednym z pierwszych miast, gdzie ten budżet został wywołany. Proszę zobaczyć o kwotę, chociaż każdy mówi, że 6 milionów to jest 1% budżetu. I co to jest? No jakby było 10, to wiemy, że co, że 1,5%? No. Prawda? Tak. To po pierwsze, a po drugie zobaczmy, czym cieszą się inne gminy, tak? Jakimi kwotami i tam to zaangażowanie wcale nie jest mniejsze. No wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądał budżet gminy inwestycyjny, jakikolwiek przed połączeniem z Zieloną Górą, to tam o 6 milionach mogli sobie pomarzyć mieszkańcy całej gminy, bo mieli to rozłożone na wiele, wiele lat i jakakolwiek inwestycja to była rzecz kompletnie odległa, nikt nie wierzył właściwie w jej realizację. No tutaj 6 milionów dzisiaj, to jest namacalne. Dzisiaj z tego, co słyszę u naszych młodych, nowych mieszkańców nowej dzielnicy, też jakby słychać głosy, że okej, fajnie, mamy, ale przydałoby się więcej, przydałoby się szybciej, tak? Lepiej, jak jest więcej, to naturalne. Jest to w nas, tak? Jest to naturalne. I myślę, że ich to będzie też mobilizowało do tego, ale docenią jednocześnie te wszystkie zadania, które w ramach tego funduszu integracyjnego są tam robione. Oby były robione w terminie i oby były inaczej. Dobrze, żeby były realne, tak? I żeby udawało się je i się zrobić w terminie. Bo z tym czasami bywa problem. Wspomniał pan o pańskiej koleżance Bożenie Ronowicz, o tak właśnie pomyślałem, bo słyszałem ostatnio jej wypowiedź dotyczącą komisji rewizyjnej. Państwo w poprzedniej kadencji, jeśli dobrze pamiętam, razem zasiadali, pan i pani Ronowicz, w komisji rewizyjnej. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego członka w komisji rewizyjnej, ale ma swojego wojewodę. I oto pojawia się taka sugestia, że być może teraz służby wojewody odpowiednio zbadają tę kwestię i sprawdzą zapisy, czy aby opozycyjny klub nie powinien mieć nie tylko przewodniczącego w komisji,
a może jeśli nie przewodniczącego, to przynajmniej większość w tej komisji, jak postuluje pani Bożena Ronowicz na antenie konkurencyjnego radia, bo jest to zgodne z konkretnymi zapisami prawnymi, tak musi być i basta. Będzie wojna mała w Radzie Miasta o komisję rewizyjną? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby z czegokolwiek wynikało to, że opozycja ma mieć przewodniczącego, a już nie daj Boże większość. No to już to nie o to chodzi. Z ustawy wynika, że każdy klub powinien mieć przedstawiciela w komisji rewizyjnej. No ale jeżeli jakiś klub... Nie zgłasza. Nie. No to nigdy to nie będzie powodem do rozwiązania rady, no bo jak to? Powiem panu szczerze, że zastanawiałem, to naturalne, że nie będzie to powód do rozwiązania rady, natomiast podejrzewam, że tutaj sugestia była taka, że oto służby wojewody mogą wskazać, że jakiś tam artykuł został niedopełniony, żeby nie powiedzieć złamany, i oto trzeba tę sytuację naprawić, tylko że wtedy możemy wrócić do punktu wyjścia, bo będzie powiedziane, my chcemy przewodniczącego, niestety nie ma większości w Radzie Miasta, która by się na to zgodziła, no to chcemy mieć 5 członków, powiedzmy, w komisji na 8, no ale niestety nie ma takiej woli w Radzie Miasta i sytuacja jest patowa, wracamy kompletnie do punktu wyjścia, nie wiem, co wtedy mogą powiedzieć. Nie, może ona powołuje się na precedens Trybunału Konstytucyjnego i przydałoby się to, tylko po co blokować pracę komisji? Zastanawia mnie, wie pan, jedna rzecz. Komisji rewizyjnej, to jest ważne ciało. Bardzo ważne, tak. Mniej bardziej przyjazne, ale zawsze rzeczowe. Co by nie powiedzieć, można sprawę odkładać, nie wiem, można coś wydłużać, ale wszystko trzeba skończyć. No właśnie, wie pan, i tu czasami jest problem, bo ja doskonale pamiętam działanie komisji rewizyjnej z poprzedniej kadencji, sprzed 2 kadencji, wielokrotnie bardzo głośno, między innymi ustami pani Ronowicz, zgłaszane były jakieś pretensje co do niektórych rzeczy. Najpierw robiliśmy burzę w szklance wody, że oto tam są straszne nieprawidłowości. I po tej burzy medialnej właściwie w toku prac... Odbywała się kontrola i nic nie było wykazywało. Finału. Tak? No właśnie, nie było, tylko że o tym finale już nikt nic nie mówił. To takie było też typowo polskie. Rzućmy oskarżenie, a potem zobaczymy. Tak? Znaczy do czasu, jak nie będzie wyborów w okręgach jednomandatowych, czy nie będzie klubów, będzie musiał być konsensus w każdej sprawie, no to tak będzie, no polityka tutaj zaczyna, no, niestety, zaczyna mieszać. Niestety, ale tutaj działa polityka. Cieszymy się, że mamy wojewodów. No i liczymy na to, że będziemy mogli skorzystać z tego instrumentu prawnego, jakim jest Urząd Wojewody. To ma znaczenie spore jeszcze w naszym województwie. Nigdy nie myślałem, że przez tyle lat Urząd Wojewody będzie wzmacniany, jak jest w tej chwili wzmocniony. Założenie było takie, że wojewoda będzie tym organem naprawdę kontrolującym, takim ekspertem prawa. W zasadzie to są jego najważniejsze prerogatywy generalnie, jako reprezentanta rządu. Od rządów Leszka Millera do góry, zamiast przekazywać zadania do województw samorządowych, zaczęły wracać do urzędów wojewodów. Nie, no tak jest. Wojewoda jest, Urząd Wojewody jest bardzo ważnym urzędem. I te dwa podmioty w województwie, a także z innymi gminami muszą pracować, współpracować, rozumieć się, co na pewno nie spowoduje tego, o czym no, moja koleżanka pani Bożena Ronowicz wspominała, jak pan. No, inna sprawa, że na pewno jakiś jeden pojedynczy radny, bez względu na to, z jakiej jest opcji, nie będzie miał takiej siły nacisku na służby wojewody, żeby im coś nakazać, bo oni muszą działać zgodnie z prawem. No i jeśli prawo jest złamane, prawnicy wojewody wskazują, że zostało złamane, tak? Jeśli nie, jest sąd to administracyjny nie. Jeszcze i tych instancji jest mnóstwo. Naprawdę porządek prawny na razie jest jeszcze zachowywany, więc myślę, że trzeba w to wierzyć. A powiedział pan na razie, tak jakby nie wierzył pan, że będzie zachowywany. Nie, że będzie, tylko że słabnie. Że słabnie, martwię się tym Trybunałem. No bo to jednak organ konstytucyjny, tak? Pamiętajmy, od chwili temu mówiliśmy o konstytucji, co mi wolno, co nie wolno. Tam jest zapisane, że jest taki organ
sądowniczy, który weryfikuje to, co nasze parlamenty robią. Ale w środkach masowego przekazu można, proszę pana, usłyszeć różne kwestie na ten temat. Oglądałem pierwsze wiadomości w tym tygodniu, wiadomości, w których nie pojawiła się ani jedna wzmianka na temat tego, mówię o głównym wydaniu wiadomości w telewizji publicznej, na temat tego, że odbyła się w Polsce Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wiadomości zapomniały albo nie zauważyły, że był finał z rekordową kwotą zebraną, ale pojawiła się tam informacja o Trybunale Konstytucyjnym z takim bardzo sprytnym i ładnym komentarzem dziennikarza, który ten news zmontował. Jeśli Trybunał naważył sobie piwa, to teraz to piwo musi sobie wypić. No, więc widzi pan, no, można różnie podchodzić do tematu. Tak. No to co do tego się obaj zgadzamy niestety, co nie powinno się w tym radio zdarzać. No powinniśmy być niezgodni. No dobrze, to tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę i w ogóle generalnie rozmowę w tym tygodniu na antenie Radia Indeks na 96 FM. Andrzej Buchański, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny klubu Zielony Razem był naszym gościem. Dziękuję panu państwu, serdecznie. Dziękuję panu. Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.